Cześć, witam Was serdecznie. Moim gościem jest Andrzej Zbigniew Leszczyński. Jesteśmy teraz na Wydziale Rzeźby i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tutaj Andrzej uczy studentów fotografii i jesteśmy właśnie tutaj w studiu fotograficznym, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne. Jaką radę byś dał średnio zaawansowanym fotografom? Jeżeli opanowałeś już aparat, opanowałeś tego potwora pod hasłem lustrzanka fotograficzna, to co dalej? Co powinien dalej robić miłośnik fotografii? Bo pierwszy zachłyst tą nowością, tą zabawką już minął. Są różne powody, dla których ludzie sięgają za aparat. Najczęściej jest to potomek, jakieś małe dziecko w rodzinie fotografuje. Jeżeli się tego wcześniej, tam w czasie szkolnym nie spróbował. Dziecko już podrosło, już nie ma powodu, żeby fotografować go codziennie, czy tam raz w tygodniu. Niektórzy zostawiają fotografię w kącie, wymyślają sobie inne hobby. Myślę, że trzeba poszukać jakiejś inspiracji, poszukać jakiegoś tematu, poszukać czegoś wokół siebie. Najprościej fotografować swoje spostrzeżenia, swój świat. Jeżeli chcemy te zdjęcia do albumu rodzinnego, no to fotografujmy swoich najbliższych dalej. Ale często chcemy coś więcej. Nie chcemy już tylko do albumu rodzinnego, chcemy pokazywać te zdjęcia. No dzisiaj w dobie internetu otwieramy sobie bloga, fotobloga, wieszamy zdjęcia i czekamy. Ale to też może być mało. Szukamy konkursów. I no właśnie, jak tu rozegrać? Czy robić pod konkurs zdjęcie, czy szukać w archiwum? To szukanie w archiwum dzisiaj w fotografii cyfrowej jest bardzo trudne, bo tych zdjęć jest miliony. Więc gdzie jest to jedno zdjęcie, które tam pasuje? To też jest cała sztuka i dyscyplina pilnowania tych zdjęć, porządkowania, opisywania, katalogowania. Sam z tym mam kłopot. Chociaż odkąd jest fotografia cyfrowa, to już sobie radzę. Można robić na zamówienie, czyli jest konkurs, mamy tam 3 tygodnie, czy tydzień, czy dobę i robimy zdjęcie na konkurs. Jest to taka forma inspiracji właśnie, bo jest zadanie, nie? Jest temat, jakaś tam nagroda, termin, robimy zdjęcie. Tylko co, jeżeli zrobiliśmy zdjęcia do 10 konkursów, czy 5 konkursów i nasze zdjęcia nie zostały zauważone. Znowu stres, znowu się źle czujemy. Także konkursy są dla tych, którzy są fajterami, którzy walczą, którzy chcą mimo tam tych trudności się wypromować. Można robić zdjęcia i współpracować z firmami, na przykład fotografować krajobrazy ulic i wieszać na mapach Google. Jest jakaś tam akcja, która nieomal co 100 metrów wymaga zdjęcia i można się tym zająć i jest robota na dobry rok albo jeszcze. Także no, możliwości jest wiele. A jeżeli to wszystko nas nie interesuje, jeżeli chcemy fotografować, ale jeszcze ciągle nie wiemy co, to może warto sięgnąć po mistrzów fotografii. Może warto sięgnąć do historii fotografii. Wszystko mamy w internecie. Wystarczy otworzyć odpowiednią stronę, przejrzeć. Przy okazji wpadną fajne nazwiska, fajni twórcy, którzy zasłużyli się w fotografii, których zdjęcia wytrzymały próbę czasu, które pobudzały emocje i zachwycały ludzi 50 lat temu i dzisiaj również zachwycają. Może to jest ten moment, żeby rozwijać tą wiedzę fotograficzną, bo to też jest wiedza fotograficzna. Któż ma się uczyć historii fotografii, jak nie fotografowie? Jeżeli fotografujemy, to popatrzmy, co było w danej dziedzinie. To się przydaje z tego powodu, że to są zdjęcia zazwyczaj bardzo dobrze skadrowane. Nie zachwycamy się bezkrytycznie, tylko jesteśmy krytyczni. No to w tych fajnych zdjęciach możemy dostrzec jakieś drobiazgi, których na naszych zdjęciach możemy uniknąć. To też jest nauka.
A najpiękniejsze jest to, jak bierzemy z różnych zdjęć. Z jednego jeden element, z drugiego trzeci element. Tutaj światło, tutaj kolor, tutaj poza. I mamy swoje piękne zdjęcie oparte na pracy mistrzów. Więc z tego powodu warto sięgnąć do tak nieodległej historii fotografii i czerpać z niej, ile się da. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Życzę dobrego światła, a Wam życzę inspiracji. Sięgajcie po mistrzów fotografii, tak jak wspomniał tutaj Andrzej, bo naprawdę warto dowiedzieć się, kto zrobił pierwszy raz na przykład pejzaż, czy kto zrobił pierwszy raz portret, czy kto zrobił zdjęcie dziecięce. Dobrego światła.